Skaczące misie. Jak ja uwielbiam czuć wiatr we włosach podczas jazdy. A ty, Kicku? Ja mam twój szalik na twarzy. Czemu Zofia chciała cię dzisiaj zobaczyć? Wspomniała coś o nocowaniu u niej. Wow, ale byłoby super! Cóż, hamulce są sprawne. Tu, podnieście wyżej. Nie da rady, Bruno. Jesteś za duży na linę. A może to lina jest za mała? Rosie ma rację. Potrzebna nam dłuższa lina. Przyniosę wam, ale najpierw muszę iść do Zofii. Twój szalik mnie znowu atakuje, Rosie. Rosie jest taka wspaniała. Przepraszamy za spóźnienie. Najważniejsze, że jesteście, Rosie. Rosie wspomniała coś o nocowaniu. Tak, mam do was wielką prośbę. Odpowiedź brzmi tak i to z wielką przyjemnością. Dziękuję. Chciałam, żeby małe żołędzie u mnie przenocowały. Małe żołędzie? Ale... Chciałam sama zapytać dębiaka o zgodę, ale mimo, że go widzę i słyszę, jak chrapie, to jeszcze nigdy z nim nie rozmawiałam. O, ale szkoda. Jak chcesz, to my możemy się go spytać. Prawda, Kicku? Prawda. Rosie! Szalik! Szalik! Ha, ha, jesteś najlepsza, Olu. Oczywiście oprócz mnie. Ja też byłbym świetny, gdybym mógł spróbować. Pospiesz się, Rosie. Myślałem, że chcesz mi pomóc. Ja też chcę skakać. To będziesz skakał. Chodźcie. Nie poczekamy na Rosie? Nie wiadomo, kiedy będzie. Chodźcie. Witaj, dębiaku. Rosie, Kicek, witajcie. Mam wiadomość od Zofii. Wiadomość od Zofii? Dla mnie? Tak. Chciała się spytać, czy małe żołędzie mogą u niej przenocować. O tak, możemy? Lubię pączki. Dobrze, myślę, że możecie. Ura! O której mają u niej być? Chyba musimy się wrócić i spytać. Szkoda, że nie możecie ze sobą rozmawiać, dębiaku. Szkoda, że nie mamy skrzydeł. Pobylibyśmy szybciej u Zofii. Racja! Dzióbek! On może dolecieć do niej szybciej niż my. Dzióbku! Dzióbek! Tak mnie zwał. Zastanawialiśmy się, czy mógłbyś zrobić dębiakowi i nam przysługę. Przepraszam, ale jestem zbyt zajęty. Koniec z niewygodnymi gniazdami dla pierzastych stworków. Bo ja, Dzióbek, wymyśliłem pierwsze na świecie wełniane gniazdko. Tada! Gdzie ono jest? Pokażę wam trochę później. Do miłego. No nic, sami pojedziemy. Pączki! Nie wydaje mi się, żeby Rosie i Kicek byli w domu. Pojechali do Zofii, pamiętasz? Patrzcie! Najdłuższa lina do skakania. Tak bez pytania? Nie wygłupiajcie się! Rosie pomaga, tylko jej tu chwilowo nie ma. Zofio, dębiak chciał się zapytać, o której mają przyjść małe żołędzie. Powiedz żołędziom,
że mają przyjść jak słońce się obniży, a dzień wydłuży. To chyba znaczy o zachodzie słońca. Fajnie! Patrz na to! Tak! Szybciej, Bruno! Dalej, Filipie! A kiedy będzie moja kolej? Za minutkę! Obracaj! Szybciej! Zofia prosiła małe żołędzie, żeby przyszło o zachodzie słońca. A o której wrócą? Może jednak polecisz do Zofii, Dzióbku? Jesteśmy padnięci. Przepraszam, Rosie. Nie mam na to czasu. Prowadzę biznes gniazdkowy. No cóż, Kicku. Przynajmniej jest z górki. Szalik, Rosie! Szalik! Teraz powinna być moja kolej. Daj mu poskakać, Filipie. Dobra, możesz iść następny. Pod warunkiem, że jeszcze raz bardzo mocno zakręcisz. Obiecuję. Obiecuję, kręć! Tak, patrzcie na mnie! Nie! Zepsuliśmy? Musimy powiedzieć Rosie! Tak, jest tu Zofia. Ty niesiesz, Filipie? Co? No super! Jestem trochę zmęczona, Kicek, ale to bardzo orzeźwiające czuć wiatr we włosach. Tak, bardzo fajnie, Rosie! Uwaga! Było blisko. Przepraszam, że wszedłem w drogę i że zepsułem wąż. Wąż? A tak, mieliśmy mały wypadek, ale próbowaliśmy pomóc Bruno. Nic nie szkodzi, a dzięki wam właśnie wpadłam na świetny pomysł. Dobrze, Dębiaku, przygotuj się na rozmowę z Zofią. Nabierasz mnie. Nie mogę uwierzyć, że będę rozmawiać z Dębiakiem. To takie niespodziewane. Próba. Raz, dwa, trzy. Próba. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Halo? I czy jest tam ktoś? Witam, Dębiaku. Rozmawiam z Zofią. Jak się czujesz? Moje korzenie ostatnio wariują. Nocowanie! Skik-skok, nocowanie! Gotowe! Przedstawiam państwu pierwsze na świecie gniazdo z wełny! O tak, bardzo miłe i miękkie! O, co? Wygląda na wygodne. I możesz je zabrać ze sobą! Bardzo śmieszne. O! Rosie, mogę tym razem siedzieć z przodu? Jasne. Wszyscy gotowi? Masz rację, Rosie. Nie ma nic lepszego od wiatru w gnieździe podczas jazdy piorunem szos. Kicku, czy mógłbyś to zdjąć? W domu zdejmę, Rosie. Zdejmij to, Kicku. Łaskoczę. Pierwsze na świecie gniazdo dla królików.
Kicku! Dziubek i Stuktuty. Hurra! Wszystkiego najlepszego, Zofio! Dziękuję wam bardzo. Dzień, w którym mnie tutaj zasadzono, był wyjątkowy. Jestem szczęśliwa, mogąc żyć w świecie pełnym przyjaciół. Cieszymy się, że tu jesteś. Chciałabym uczcić ten dzień i naszą przyjaźń koncertem muzyki na wietrze. Posłuchajcie, jak wiatr gra na dzwoneczkach. Super! Ale przepiękna muzyka. Cieszę się, że ci się podoba, bo chciałabym, żebyśmy zagrali coś razem, każdy na swoim instrumencie. Świetny pomysł! Chodźmy teraz wszyscy poćwiczyć! O, cześć, Dzióbku. Dlaczego nie chcesz poćwiczyć z innymi? Moja kazusia zepsuła. I teraz nie mam na czym grać. Nie przejmuj się tym. Chyba mam coś odpowiedniego. O, dziękuję. Wspaniałe. A co to jest? To fletnia pana. Pamiętaj, Dzióbku, dzięki ćwiczeniu można osiągnąć wielkie rzeczy. A ty nie będziesz na niczym grać? Nie, bo moim instrumentem jest mój głos. Ups, chyba powinnam trochę poćwiczyć. Nie mogę się doczekać wspólnego grania. Będziemy jednym zespołem. Ale nie możemy być zespołem. Nie mamy nazwy. Co powiesz na Rozy i dzwoneczki? Nie, kapela kicka albo fajni fleciści. To musi być coś, co brzmi jak nasza muzyka. Okropne piszczałki? Co ci się stało? Zofia dała mi tę fletnię pana i nie chciałbym jej zawieść w tak ważny dzień, ale nie potrafię na niej grać. O, nie przejmuj się. Jeśli tylko poćwiczysz i się nie poddasz, nauczysz się przepięknie grać. Na pewno przepięknie. A może spróbuj w nią dmuchać? Małe żołędzie, to nieładnie śmiać się z Dzióbka. Przestańcie! Pamiętaj, Dzióbku, praktyka czyni mistrza. Chodź już, Bruno. Zaraz przyjdę. Granie na łyżkach jest trudne. Łatwiej by było, jakbyś używał tylko dwóch łyżek naraz. Właśnie tak. Ups. Poćwiczmy jeszcze troszkę. To nie jest piszczałka, to jest fletnia pana. Jeszcze to! Rozpraszacie mnie! Muszę znaleźć sobie inne miejsce do ćwiczeń. Cześć, Dębiaku! Skoro nie możesz być na naszym koncercie, przyszliśmy pograć dla ciebie teraz. O, to cudownie! Jako najstarsze drzewo w ogrodzie, wiem, jak ważny dla Zofii musi być ten dzień. Oby koncert jej się spodobał. Zaczynamy? O, pięknie! Filipie! Zepsułeś nam występ! Przepraszam. To co, zaczynamy próbę? Okej, od początku. Raz, dwa, trzy, cztery. Czemu przerwałeś? Bo grasz za głośno! Mm-hmm.
Idealnie. Nie do końca. Wciąż nie mamy nazwy dla zespołu. Sprawdźmy, czy wszyscy są gotowi. Powodzenia! Słuchajcie, co to jest? Fajna piszczałka! To jest bardzo wyjątkowy instrument. Zofia mi go dała. Nazywa się... Tutu, jeszcze tutu! Przestańcie! Skoro się ze mnie śmiejecie, to ja nie gram. Ale Dzióbku, nie śmialiśmy się z ciebie. Śmialiśmy się z... Ha! Małych żołędzi. Tutu, więcej tutu! Chyba go obraziliśmy. Nie możemy grać bez Dzióbka. Nigdy nie nauczę się ładnie grać na fletni. Choćbym nie wiem ile ćwiczył. Przecież grasz bardzo ładnie. Zagrałem przy innych, a oni wyśmiali mnie. Na pewno nie chcieli cię zmartwić. I tak jest to za późno. Nie gram z nimi. Ale będzie im ciebie brakować. I co powie Zofia? Wszyscy chcemy, żebyś wrócił. Zwłaszcza małe żołędzie. One mi dokuczały. Wołały tutu, tutu, więcej tutu. Podobało im się, jak grałeś. Proszę, wróć do zespołu. Pora na nasz koncert. Nie możemy zawieść Zofii w taki dzień. Pamiętaj o jednym. To nie jest twoja rocznica, tylko Zofii. Cześć! Jesteś gotowa? Obawiam się, że to się nie uda. Wiatr przestał wiać. O nie! To wiatr decyduje o tym, kiedy grają dzwoneczki. Bez niego nie stworzy muzyki. Ale bardzo chciałaś, żebyśmy zagrali razem. Nie przejmuj się. Wy zagrajcie, a ja wyobrażę sobie, że gram z wami. Biedna Zofia! To straszne nie móc grać ze wszystkimi. O, wiem coś o tym. O nie! To znowu wy! Sio! Dajcie mi spokój! Słuchajcie, Dzióbek uruchomił dzwonki. Wow! Naprawdę? Tak! Dzióbku, jeśli będziesz machać skrzydłami i robić powiew, Zofia będzie mogła się dołączyć. Machać skrzydłami? A co z fletnią pana? Rosie ma na myśli, że możesz dyrygować całym zespołem. O tak! Dyrygent. Pewnie, że to zrobię. Super. A dzięki małym żołędziom mam już nazwę dla naszego zespołu. Zacznijmy nasz wielki koncert muzyki na wietrze występem wesołych tutków. Pięknie! O, to najszczęśliwszy z wielu moich dni. Być w ogrodzie z przyjaciółmi i najpiękniejszą muzyką na wietrze, jaką słyszałam. Brawo! Moje kazu! Dzięki, małe żołędzie! Rosie, czy gdybym poćwiczył tak jak Dzióbek, mógłbym się czegoś nauczyć? Tak, Dębiak ma rację. Praktyka czyni mistrza. A co powiesz na to? Świetnie, mistrzu!